Dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa. Mam nadzieję, że mnie widać, bo mam tutaj spore kłopoty techniczne polegające na tym, że nam prąd wyłączyli. Nie z powodu niepłacenia rachunków, tylko po prostu awaria. Dobrze, że nie w trakcie. No na szczęście przed faktem, jak robiłem poprawki ostatnio do tej prezentacji, to nagle no tak się zdarza. Proszę Państwa, dzisiaj o cukrzycy, a co za tym idzie, mamy temat, który jest bardzo trudny i bardzo taki niebezpieczny dla pacjentów, dlatego że ja muszę troszkę Państwu powiedzieć więcej na temat nie tylko samej terapii cukrzycy, jeżeli chodzi o preparaty ziołowe, ale przede wszystkim o tym, że trzeba się badać, trzeba sobie badać poziom glukozy w zdrowiu i cukru krwi, trzeba być czujnym, dlatego że cukrzyca to jest taki cichy zabójca i niestety bardzo długo ludzie chorujący na cukrzycę nie wiedzą o tym, że na nią chorują. Przedstawiam Państwu tutaj kluczowe fakty, jakie WHO w prawie cukrzycy przedstawiły. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki jest progres śmiertelności. W 1980 roku na cukrzycę chorowało 108 milionów osób, a teraz, w 2014 roku było to 422 miliony. Zatem jest to niezwykły progres, dużo większy niż progres wzrostu populacji ludzkiej. Druga sprawa, cukrzyca, i to też WHO o tym informuje i ostrzega, że cukrzyca jest główną przyczyną powikłań takich jak ślepota, niewydolność nerek, zawały serca, udary mózgu, zawały serca, których się nie czuje czasami. Osoba z neuropatią cukrzycową może nie czuć, że ma zawał serca, a ma. Kolejna sprawa. Wzrost o 3% śmiertelności z powodu cukrzycy nastąpił w okresie 20 ostatnich lat. Kolejna sprawa. No, cukrzyca będzie siódmą najczęstszą przyczyną zgonu na świecie w 2030 roku. Więc, proszę Państwa, jest to problem, który warto wiedzieć o tym, jak cukrzycę diagnozować, jak badać, jaką profilaktykę zrobić, no jaki screening powinien być w przypadku cukrzycy. Jest to choroba, która się charakteryzuje hiperglikemią, czyli wzrostem glukozy, poziomu glukozy w surowicy krwi, spowodowanym defektem wydzielania insuliny lub też defektem oddziaływania tejże insuliny na tkanki obwodowe. Rozróżniamy generalnie dwa typy cukrzycy, ale są też poglądy mówiące o tym, że tych typów może być więcej. Dwa typy. Typ pierwszy to jest tak zwana, dawniej nazywana cukrzycą młodzieńczą, czyli występująca z powodów najczęściej z predyspozycji genetycznych. Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Ten typ pierwszy, czyli dochodzi do zniszczenia przez układ odpornościowy własny, nasz układ odpornościowy, naszych komórek produkujących insulinę. O chorobach autoimmunologicznych już było mówione, więc odsyłam tych, którzy są zainteresowani w szczegółach do tego mojego webinaru poprzedniego, któregoś z poprzednich. To jest cukrzyca, która uszkadza te wyspy trzustkowe Langerhansa aż do całkowitego ich zniszczenia i wtedy pacjent wymaga bezwzględnej insulinoterapii. Drugi typ cukrzycy to cukrzyca częściej występująca. Szacuje się, że to jest 80% wszystkich zachorowań. I to jest upośledzenie wydzielania insuliny, stopniowe upośledzenie wydzielania insuliny oraz insulinooporność. I tutaj w warunkach insulinooporności, czyli braku wrażliwości na insulinę przez tkanki obwodowe, bo insulina powoduje między innymi transport glukozy do komórek, ale czasami, mimo że tej insuliny jest w organizmie właściwa ilość, to nie otrzymujemy tego, ten transport się nie dokonuje. Co za tym idzie, dochodzi do hyperglikemii.
w surowicy krwi. Ta insulinooporność powoduje to, że nasza komórka nie odpowiada na tą insulinę. Będziemy na ten temat robić osobny webinar, dlatego że ja tylko wspominam tutaj o insulinooporności, dlatego że to jest temat bardzo szeroki. W mediach, i to w mediach mówionych, i to w mediach pisanych, i to w internecie, w telewizji, jest bardzo dużo informacji na temat insulinooporności, czasami informacji nieprawdziwych. I no, trzeba to naprostować. Ja chciałem to Państwu powiedzieć w tym webinarze, ale niestety byłoby to za długie i muszę to jakoś przełożyć na prostszy język, żeby te osoby, które nie są pracownikami służby zdrowia, nie mające wiedzy medycznej, wiedziały, o co chodzi, bo ona wymaga szczegółowego wyłożenia. Więc drugi typ cukrzycy to właśnie ten typ. Jest też cukrzyca konsekwencją endokrynopatii, czyli po prostu chorób układu endokrynologicznego, na przykład zespół Cushinga, gdzie jest nadmierne wydzielanie kortyzolu, akromegalia. To wszystko jest też oczywiście konsekwencją, są też typy cukrzycy. Można też oczywiście w wyniku leków, które są z grupy glukokortykosteroidów, nabawić się cukrzycy. I jest jeszcze cukrzyca ciążowa, no ale to już jakby kwestia zwykle przejściowa. Są też inne, mniej istotne, rzadsze, więc nie będę ich głowy zawracał Państwu. Jak rozpoznać cukrzycę? Więc proszę Państwa, jakie są badania laboratoryjne w ogóle cukrzycy wykonywane, czyli ten screening, o którym Państwu mówiłem, do którego zachęcam. No, poziom glukozy w surowicy krwi, stężenie glukozy w surowicy krwi, obecnie norma mówi, że ma być to poniżej 100 mg na decylitr. No, na ten temat są różne opinie, czy to jest niezbyt wyśrubowana norma, no ale taka jest przyjęta, więc ja Państwu taką przedstawiam. Dawniej to była norma 120 mg na decylitr. Druga sprawa to po prostu możemy badać ją poprzez badanie hemoglobiny glikowanej, czyli HbA1c. To jest bardzo dobry parametr, bo on odzwierciedla 3-miesięczny poziom glukozy w surowicy krwi, więc mamy bardzo łatwo tutaj sobie zobaczyć, możemy, czy ta glukoza była w tym czasie podwyższona, czy nie. Zwykle u osób zdrowych powinna być poniżej 6, ta wartość. Można oczywiście też używać tutaj doustnego testu tolerancji glukozy. On polega na tym, że podaje się do wypicia taki płyn z glukozą i bada się poziom glukozy w surowicy krwi po 120 minutach, po 2 godzinach. I on powinien być poniżej 140 mg%. Wtedy wiemy, że nie mamy cukrzycy. Są też jeszcze inne wartości, możemy na przykład badać poziom insuliny, ale tu jest właśnie problem, już jeden z tych, o których zwróciłem uwagę, bo często bada się poziom insuliny raz i na przykład wychodzą jakieś ogromne wartości tej insuliny. A to wcale nie jest tak, że mamy insulinooporność z tego powodu, bo tak się po prostu uważa, że jak jest wysoki poziom insuliny, to mamy insulinooporność. Nie, to trzeba wielokrotnie zbadać, żeby móc takie ryzykowne stwierdzenie powiedzieć. Kolejna sprawa, przejdźmy dalej. Właśnie tutaj rozpoznanie, jak rozpoznać cukrzycę, więc jak już tam Państwu wspominałem, ta wartość powinna być poniżej 100 mg na decylitr możemy ją rozpoznać albo poprzez ten test tolerancji, bądź też normalne badanie. Proszę Państwa, trzeba też zwrócić uwagę, jakie są typowe objawy cukrzycy. To czasami osoba, której wolno narasta cukrzyca, tego nie odczuwa, ale jego bliscy mogą to zauważyć. Na przykład wzmożone pragnienie na płyny. No i to wzmożone pragnienie może przybierać taką formę, że ten pacjent wypija na przykład 8 czy 6 litrów wody dziennie i mówi, no bo ja takie pragnienie mam. To jest
czerwona flaga. To jest sytuacja, która powinna rodzinę jakby uczulić, że coś może być na rzeczy. Oczywiście to się kojarzy z wielomoczem, czyli on chodzi często do toalety. Proszę Państwa, cukrzycę rozpoznać można wtedy, kiedy mamy dwukrotnie pomiar poziomu glukozy podwyższony. Dwukrotnie po prostu się to badanie zrobi i ona i to się potwierdzi, że ten poziom jest za wysoki. Możemy go rozpoznać również przy użyciu tego HbA1c. Zwykle wtedy ten poziom jest na 6,5%, więc to jest taki poziom, który nam już tutaj wystarcza. Proszę Państwa, jakby kończąc tą część dotyczącą tych takich praw oczywistych, chcę Państwu tylko zwrócić uwagę na to, że nie da się leczyć cukrzycy bez prawidłowej diety. To na ten temat są różne koncepcje, jak tą dietę ustawiać. Natomiast jedno jest pewne. Redukcja węglowodanów szybko wchłanialnych, czyli cukrów prostych, jest tutaj najważniejszym rozwiązaniem. I proszę Państwa, i to jest po prostu absolutny aksjomat. No bez tego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w ogóle leczenia cukrzycy. Tutaj Państwu pokazuję właśnie na tym slajdzie, jak to wygląda pod względem w obecnie panujących koncepcji, czyli że węglowodany 45%, białko 15-20%, tłuszcze 30-35%. I czy to są wartości, których się trzeba przywiązywać? No, nauka tutaj w tej kwestii się zmienia. Pamiętajcie też Państwo o tym, że nie tylko ilość tych kalorii jest ważna, ale też systematyczność ich przyjmowania. W przypadku takiego leczenia doustnymi lekami, to wtedy stosuje się 3 posiłki dziennie. W przypadku leczenia insuliną rekomenduje się 5, nawet do 6 posiłków dziennie. I teraz przejdźmy do już terapii ziołowej, ale żeby to Państwu uświadomić, to muszę Państwu pokazać takie błędne koło cukrzycy i otyłości. Kiedyś stworzyliśmy, to jest zaczerpnięte z naszej książki Profilaktyka zdrowotna fitoterapia, do którego zakupu Państwa zachęcam. I proszę Państwa, otyłość jest generatorem powstawania cukrzycy i także insulinooporności. Nie mamy otyłości z powodu insulinooporności, mamy insulinooporność z powodu otyłości, czyli nie insulinooporność jest na początku, tylko na początku jest otyłość. Najczęściej tak właśnie jest. I tłumaczenie, że po prostu ja jestem otyły, bo mam insulinooporność, to nie jest żadne tłumaczenie, to jest jakby zupełnie inna strona. Natomiast w razie otyłości dochodzi do obniżenia czułości i gęstości receptorów insuliny w tkankach i zmniejsza się skuteczność działania insuliny. To Państwu mówiłem już poprzednio. W związku z tym wytwarza się większa ilość insuliny, jest potrzebna, żeby w ogóle ta tkanka zadziałała. Co powoduje, że jest wzrost poziomu insuliny w surowicy krwi. Wzrost poziomu insuliny w surowicy krwi powoduje wzrost tworzenia się tkanki tłuszczowej i hamuje to też lipolizę, czyli wykorzystywanie tłuszczów do potrzeb energetycznych. Wysoki poziom insuliny może też spowodować hipoglikemię, a to apetyt na słodyczy, no i otyłość. I to jest takie właśnie błędne koło, którym Państwu tu pokazuję. To ten slajd też opisywałem na moim wystąpieniu poprzednim o otyłości. To jest tutaj ważną informacją, tutaj jest to, co tutaj Państwo widzicie, że wysokie poziomy, gdy jemy potrawy, które mają wysoki indeks glikemiczny, czyli takie potrawy, które szybko podnoszą poziom glukozy w surowicy krwi, to mamy takie skoki poziomu insuliny, a co za tym idzie, w tym momencie nam się buduje tkanka tłuszczowa, bo wysoki poziom insuliny buduje tkankę tłuszczową. Jeżeli mamy potrawy, które wolno podnoszą poziom glukozy w surowicy krwi, to też mamy wolne skoki insuliny, a przez to nie mamy budowania tkanki tłuszczowej. I to jest klucz do tego, do leczenia cukrzycy, no i też klucz do leczenia nadwagi i otyłości. Jeżeli nie będziemy mieć tej świadomości, to niestety będziemy chorować. Teraz tutaj jest ważna rzecz do tego wykresu. W tym przypadku zielonej linii
Nasz poziom insuliny jest nieduży, dlatego że nie ma wysokiego, szybkiego wchłaniania się glukozy z surowicy krwi. Co za tym idzie, nie mamy tych hektycznych skoków insuliny. I teraz możemy tą zieloną linię jakby troszkę wygenerować poprzez stosowanie preparatów leczniczych ziołowych. Bo ja będę mówił o ziołowych, dlatego że nie chcę tu Państwu jakby za... nie chcę wchodzić w kompetencje Waszych lekarzy prowadzących. Ja tylko wspomnę Państwu o preparatach ziołowych. Więc co możemy zrobić? Możemy zastosować takie substancje naturalne, które powodują, że zwalniamy wchłanialność tych cukrów, tych węglowodanów z przewodu pokarmowego. Jakie to są substancje? To są substancje, które są inhibitorami alfa-glukozydaz. Hamują one enzymy trawienne, które w jelitach funkcjonują i które przyspieszają, które rozkładają złożone węglowodany na proste, czyli tną ten łańcuch. I wtedy się to pięknie wchłania, glukoza, fruktoza, galaktoza, maltoza, one się wchłaniają bezpośrednio. Natomiast gdy nie zostaną przecięte, albo zostaną przecięte, ale wolno, to mamy, wydłużamy proces wchłaniania, a to jest bardzo korzystne dla tego, aby stężenie glukozy w surowicy krwi było niewielkie. I takie własności mają preparaty ziołowe. I proszę bardzo, pierwszy z tych surowców zielarskich, który my używamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, to owocnia fasoli. Fasola powoduje hamowanie wchłaniania przez tą właśnie inhibicję, o której Państwu mówiłem. Tutaj przytaczam badania, które mamy. Mamy badanie na szczurach z cukrzycą i pokazano, że powoduje też wzrost stężenia insuliny fasola. Powoduje też stosowanie wyciągów z fasoli w modelu zwierzęcym, obniżało glikemię posiłkową i zmniejszało obwodową insulinooporność. I to też tutaj warto o tym wspomnieć. Tutaj kolejne badanie pokazujące, że stosowanie nasion, ekstraktu z nasion fasoli powoduje zmniejszenie masy ciała, redukcję tkanki tłuszczowej w organizmie. No, otyłość generuje cukrzycę, więc to jest, powiedzmy, gramy w jednej drużynie. Proszę Państwa, w kolejnym badaniu pokazujemy, że zmniejsza fasola glikemię posiłkową i też masę ciała. Także to jest dobrze przebadana substancja, od dawna znana w medycynie. Morwa, liść morwy, kolejna naturalny produkt, bardzo popularny w leczeniu cukrzycy. Również hamuje alfa-glukozydazę. Tu takie badanie, które przytoczyłem z Państwu, że podawanie jako napar łącznie z liściem borówki czarnej i owocnią fasoli obniża poziom glukozy w surowicy krwi i HbA1c, czyli ten wskaźnik, który powinien poniżej 6 u osób zdrowych, a w przypadku cukrzycy, osób, które mają cukrzycę i są leczeni, on może być trochę wyższy. Także, proszę Państwa, już tutaj badanie, czyli nauka pokazuje rzeczywiście, że możemy wykorzystać naturalne produkty do redukcji poziomu glukozy w surowicy krwi. Proszę Państwa, liść morwy zwiększa wydzielanie insuliny, hamuje glikemię posiłkową, obniża masę u bandery zwierzęcym. Tu kolejna sprawa o liściu morwy, która też pokazuje, że jest to też dobry surowiec do redukcji masy ciała, wpływa na leptynę. Borówka, czernica, mówię tu, mam to na myśli nie owoc, ale i liść. Tutaj kolejne przytoczone źródła naukowe mówiące, że hamuje alfa-glukozydazę. Ja po to przytaczam na dole zawsze te źródła naukowe, żebyście Państwo mieli pewność tego, że nie są to babcine opowieści, tylko jest to po prostu naukowe podejście i my staramy się tutaj, staram się w tych Państwa webinarach dać Państwu taką wiedzę, która ma potwierdzenie w badaniach naukowych. Ziele rutwicy, no taki substancja, która od wielu, wielu lat jest używana do leczenia cukrzycy, chyba najstarsza w Europie taka substancja, która była używana. Zresztą jest to jakby prekursor
takiego leku, który jest bardzo popularny obecnie, czyli metforminy. Więc ona jakby była na początku, bo to syntetyzowano te substancje, które wchodzą w skład rutwicy, no i powstała metformina, więc bardzo popularny. Cynamonowiec cejloński, kolejna substancja o ciekawym, nieznanym do końca mechanizmie działania. Przypuszcza się, że działa insulinopodobnie, czyli wpływa na receptory insuliny w komórce, więc i to jest mechanizm działania cynamonowca. On tam ma jeszcze inne własności, ale to już inna kwestia. I teraz, proszę Państwa, konkretnie, co my tutaj używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa. Po pierwsze, mieszankę ziołową, w skład której wchodzi liść morwy białej, owocnia fasoli zwyczajnej, liść pokrzywy, znamiona kukurydzy oraz kora cynamonowca. To jest taka najczęściej zalecana przez nas mieszanka ziołowa. Zalecamy ją zwykle przed posiłkami albo tuż po, bo ona wpływa przede wszystkim na wchłanialność węglowodanów z przyjętych posiłków. A co za tym idzie, obniża, spowoduje, że ta krzywa nie jest taka, tylko jest taka bardziej łagodna. Pacjenci mówią, że nie mają, że apetyt się im zmniejsza po tej mieszance, więc radzę zapamiętać tym, którzy chcą mieć apetyt nieco mniejszy. Kolejna receptura to jest receptura kapsułek, też o działaniu hypoglikemizującym. Tutaj na początku korzeń berberysu, liść morwy, owocnia fasoli, ekstrakt ziela rutwicy. No to też jest receptura, która będzie redukowała poziom glukozy w surowicy krwi. To jest taki preparat, który też w Centrum Ziołolecznictwa jest używany. Jeżeli mówimy o glukozie i jeżeli mówimy o, proszę Państwa, o cukrzycy, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że cukrzyca powoduje przeróżne problemy, które w naszym ciele mogą się dziać. I my o tych problemach nie wiemy często, o ile nie badamy się regularnie. Te powikłania cukrzycowe to najczęściej problemy ze wzrokiem. Jest bardzo dużo osób, które nie widzą z powodu cukrzycy. Drugi taki problem to jest utraty czucia w stopach, czyli polineuropatia cukrzycowa. Kolejny impotencja, kolejne choroby nerek, niewydolność nerek konkretnie, ale też infekcje dróg moczowych. I proszę Państwa, choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, uczucie, utrata czucia, no to już mówiłem, polineuropatii, oraz te takie najbardziej spektakularne powikłania, czyli obrzędzenia stopy, czyli stopa cukrzycowa oraz amputacje. Zwróćcie Państwo uwagę, że to się niestety często zdarza, najczęściej te problemy ze wzrokiem. Dlaczego mamy problemy w przypadku cukrzycy? Dlatego mamy te problemy, że dochodzi do makro- i mikroangiopatii. Makroangiopatii to uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych. I one generują chorobę wieńcową, udary mózgu, zawały serca, naciśnienie. Te mikroangiopatie, czyli patologie drobnych naczyń krwionośnych, powodują uszkodzenie nerek, retinopatię cukrzycową, czyli uszkodzenie siatkówki oka, uszkodzenie neuropatyczne oraz zgorzel tkanek, czyli tą stopę cukrzycową. Co my używamy, co my rekomendujemy w przypadku profilaktyki? Bo o ile medycyna dość dobrze radzi sobie z utrzymaniem poziomu glukozy w surowicy krwi lekami syntetycznymi, tak dużo gorzej radzi sobie z utrzymaniem, redukcją powikłań cukrzycowych. Królem układu naczyniowego jest miłożąb japoński. No można by z tym polemizować na przykład, bo ktoś by powiedział, no ale resveratrol też jest. No też jest, ale jednak miłożąb jest tym
takim chyba czołowym przedstawicielem surowców zielarskich, które działają na układ naczyniowy. Można go komponować w różnych konfiguracjach. I tutaj macie Państwo takie kompozycje miożębu japońskiego. My używamy takich preparatów właśnie, gdzie on jest komponowany z owocem kasztanowca. Wtedy mamy przede wszystkim działanie na układ żylny i układ naczyń włosowatych, a naczynia włosowate to przecież te, które ulegają mikroangiopatiom. Zatem połączenie kasztanowca, owoców kasztanowca i, proszę Państwa, liści miożębu japońskiego, to jest pierwszoplanowe zestawienie w przypadku powikłań cukrzycowych. My zalecamy takie zestawienie w zasadzie większości pacjentów, którzy mają cukrzycę, bo to chroni przed mikroangiopatią. Możemy oczywiście, jeżeli ktoś ma zdeklarowaną chorobę, na przykład chorobę wieńcową serca, zastosować połączenie miożębu japońskiego z kwiatostanem głogu. Takie połączenie hamuje, powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa choroby wieńcowej, poprawia ukrwienie, wzmacnia serce. No to jest dobre połączenie w przypadku chorób serca. Jeżeli mamy sytuację, gdzie mamy niedokrwienia zlokalizowane w układzie nerwowym, mózgu, centralnym układzie nerwowym, no to wtedy rekomendujemy miłożąb z korzeniem zwiększenia. Liść karczocha i miłożąb to jest taka rekomendacja do zaburzeń miażdżycowych, do poziomu, do wzrostu poziomu cholesterolu, no liść karczocha takie własności posiada. No i ten drugi właśnie taki, no może nie współpanujący, nieco niżej od miłożębu, ale jakże przeze mnie lubiany surowiec to resveratrol. My używamy takiego preparatu resveratrol tak, jako taką esencję wina, czyli mamy podjęzykową formulację podawaną pod język. To jest najlepsza forma podawania resveratrolu, podkreślam Państwa. Są tutaj różne pomysły, żeby podawać resveratrol w kapsułkach, no ale to nie są moim zdaniem dobre pomysły. Zdecydowanie my mamy badania naukowe, które pokazują nam, że badaniu Monika słynnym, że to osoby, które piją czerwone wino, czyli ta grupa ludności, która żyje w krajach śródziemnomorskich, oni mają mniejsze prawdopodobieństwo zawałów serca i chorób w ogóle układu sercowo-naczyniowego z powodu tego, że te, prawda, dwie lampki wina sobie dziennie wypijają i to jest taka ilość rekomendowana przez nas do picia. I teraz trzeba taką ilość resveratrolu podać i w takiej formie, jak jest w dwóch lampkach wina. Nie więcej, bo więcej to działa zupełnie inaczej. Nie jest to naturalne podawanie resveratrolu. Także my tutaj rekomendujemy zawsze resveratrol podjęzykowy w kroplach i taki jest najlepszy naszym zdaniem. Zresztą mamy ogromną ilość dobrych doświadczeń z takim resveratrolem. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest oczywiście nie tylko taki problem, nie tylko surowiec, który działa na powikłania naczyniowe, bo tutaj jest obieg incydenton niedokrwienny, utrudnia tworzenie się zakrzepów, sprzyja pewnemu ciśnieniu, chroni śródbłonek naczyń. No śródbłonek naczyń to jest to miejsce, to pole bitwy, gdzie dzieje się ta bitwa o nasze zdrowie. Ten śródbłonek naczyń to jest taka emalia pokrywająca nasze naczynia krwionośne. Jeżeli ta emalia zostanie ukruszona, no to wiecie Państwo, a z tego co się zorientowałem, większość z moich słuchaczy to panie, to wiecie panie, co się z takim czymś może stać, takim garnkiem, który ma ukruszoną, no po prostu ulega rdzewieniu, a przez to jest po prostu miażdżyca i problemy przeróżne. Wpływa też resveratrol podkorzystnie na układ nerwowy, który oczywiście też jest uszkadzany przez cukrzycę. Hamuje starzenie organizmu w różnych mechanizmach, już o tym troszkę też mówiliśmy. Proszę Państwa, tym takim najbardziej niebezpiecznym działaniem cukrzycy negatywnym jest uszkodzenie siatkówki oka, czyli retinopatia. Siatkówka oka to ten żółty, cieniutki pasek, który widać na wewnętrznej warstwie tej gałki ocznej. I to jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa,
to miejsce, które może ulec uszkodzeniu. I to uszkodzeniu, którego my nie zauważymy. Stąd też ta rekomendacja do profilaktyki, żeby osoby chore na cukrzycę raz w roku były zbadane przez okulistę, czy tam się coś już złego nie dzieje, czy trzeba interweniować, czy nie. Co my możemy tutaj zastosować w przypadku takich retinopatii? No mamy tutaj w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza takie receptury, które najczęściej używamy. Receptury takie jak ekstrakt, tutaj pierwsza receptura to jest ekstrakt owoców borówki, kwiatu aksamitki, jest bogaty w luteina, zeaksantynę oraz witaminy i minerały o działaniu antyoksydacyjnym i wspomagającym działanie siatkówki. Więc to jest podstawowy preparat. Ja o tym mówiłem w przypadku, gdy mówiliśmy o chorobach oczu. Pamiętacie Państwo, albo nie pamiętacie, jak nie, to odsyłam do tego webinaru. Dzisiaj wspominam tylko o tym, a pół godziny, 40 minut rozmowy na ten temat, a z pytaniami to chyba ponad godzinę jest, proszę Państwa, dostępne. Druga receptura, to receptura, jak już wspominałem Państwu, kasztanowiec z miłożębem. To jest coś, co chroni naszą siatkówkę oka, chroni przed uszkodzeniem. Kasztanowiec to jest też nie tylko taka substancja, która działa na naczynia krwionośne, czy te małe, włosowate, czy też te żylne, ale działa także w przypadku urazów. Kasztanowiec stosuje się w przypadku urazów. A jeżeli mamy uszkodzenie siatkówki oka spowodowane cukrzycą bądź też innymi czynnikami, na przykład jaskrą, no to wtedy potrzebujemy takiego surowca ziołowskiego. Więc to jest kolejna rzecz. Receptura trzecia, no to ten ekstrakt ze skórek winogron, standaryzowany na zawartość resweratrolu. To jest też ważne, żeby przyjmować nie resweratrol czysty, który najczęściej w ogóle nie jest ze skórek winogron, tylko jest pozyskiwany z rdestu japońskiego, tylko używać ekstraktu ze skórek winogron. My musimy zamarkować wino. No możemy oczywiście używać wina czerwonego. No ale proszę Państwa, no to jest alkohol, samochód, praca, no jak? Poza tym są pewne kontrowersje dotyczące alkoholu. Jedni mówią, że pomaga, teraz się mówi, no tak, na choroby serca tak, ale zwiększa prawdopodobieństwo nowotworów. No jest tutaj przepychanka. I my nie rekomendujemy spożywania alkoholu. Jesteśmy korekt w tej kwestii. Political correct. Nie jestem political correct, ale tu w tej kwestii no nie mogę być, mieć innego zdania. Można wino czerwone, ale rzadko. I to jest, proszę Państwa, ważne, żeby odzwierciedlić w tym produkcie, który ma resweratrol, to, co jest w tym winie. Podawanie go w kroplach, gdzie dodajemy też wszystkie inne substancje zawarte w skórkach winogron, to jest właśnie ten sposób. Jakim kolejnym powikłaniem możemy się spotykać w przypadku cukrzycy? A w zasadzie nie tylko powikłaniem, ale też co może generować powstawanie cukrzycy typu drugiego zwłaszcza. No przede wszystkim zespół metaboliczny, a w skład tego zespołu mamy otyłość, zwiększone stężenie lipidów w surowicy krwi, podwyższony poziom glukozy, zwiększoną krzepliwość i podwyższony poziom kwasu moczowego. To, co Państwo widzicie po prawej stronie, to jest receptura preparatu, który my używamy do redukcji poziomu glukozy, poziomu cholesterolu w surowicy krwi, lipidów też innego typu, ale także takie zestawienie obniży poziom glukozy w surowicy krwi. Czyli ma on szerokie spektrum działania. To pokażę Państwu ten właśnie slajd. Taka receptura, tutaj ta receptura jest powyżej, prawda? Państwo widzicie korzeń berberysu z zawartością berberyny bardzo dużym, liść karczocha, owoc pomarańczy, bergamotki, czerwony ryż i witaminy B6, B2, B12, kwas foliowy po to, że pamiętamy o tym, prawda, że już mówiłem, zdaje się, w jakimś moim wystąpieniu, że niezależnym czynnikiem miażdżycy jest również homocysteina. Podwyższony poziom homocysteiny to jest niezależny czynnik miażdżycy, a te witaminy podniżają ten poziom homocysteiny. I takie zestawienie jest tak skomponowane, aby uderzać w różne aspekty, czyli
redukować poziom glukozy w surowiec krwi, obniżać poziom cholesterolu, obniżać poziom homocysteiny, ochronić przed wolnymi rodnikami, które też są generatorem powstawania miażdżycy i cukrzycy, i poprawić proces trawienia, który też może się zdarzyć i w cukrzycy, i w miażdżycy. Berberyna, proszę Państwa, ja już tutaj ten slajd Państwu pokazywałem w przypadku otyłości bodajże, ale tu zwracam Państwu uwagę, że ona ma bardzo silne działanie hipoglikemizujące, porównywalne z metforminą i glimeklamidem, czyli takimi typowymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Proszę Państwa, ona też poprawia szczelność nabłonków w jelitach, bo jak Państwo też, już Państwu wspominałem o tym, jelito jest selektywnie przepuszczalne, nabłonek jest selektywnie przepuszczalny, ale czasami dochodzi do czegoś, co się nazywa jelitem cieknącym. Jeżeli działamy leczniczo w kierunku cukrzycy, musimy też zwrócić uwagę na to, że i w patogenezie cukrzycy, ale też insulinoopornością też w cukrzycy, mamy do czynienia z zaburzeniem pracy mitochondriów. Będziemy jeszcze mówić w przypadku tej insulinooporności i musimy zastosować coś, co te mitochondria, czyli te centra energetyczne w organizmie uzdrowi. I tutaj macie Państwo zestawienie różnych surowców, które mogą zielarskich i nie tylko zielarskich, ale naturalnych, więc kwasy omega-3, antyoksydanty typu witamina C, E i A, koenzym Q10, resweratrol ze skórek ciemnej winogron, polifenole typu kwercetyna na przykład, ale także wysiłek fizyczny, proszę Państwa. Wysiłek fizyczny to jest, proszę Państwa, coś, co jest niesłychanie ważne zarówno w cukrzycy, jak i, proszę Państwa, w leczeniu otyłości. Tu dajcie Państwo rolę na przykład wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy. Wzrost, proszę Państwa, wraz z prawidłową dietą zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy nawet o 58% u osób z nietolerancją glukozy. To jest, ja tutaj nie zacytowałem, proszę Państwa, nie mam tutaj na dole cytatu jakiegoś źródła, ale źródłem jest ta książka, czyli do którego zakupu Państwa zachęcam, czyli Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Ona jest dostępna na stronach, bo nie ma, no w ogóle generalnie w internecie jest dostępna, więc tam klikniecie, tam znajdziecie na pewno tę książkę bez problemu. Ale wracamy do wysiłku. Wysiłek redukuje poziom glukozy we krwi i zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, czyli hamuje insulinooporność. Wysiłek fizyczny podnosi jakość życia, poprawia kondycję fizyczną, psychiczną. Proszę Państwa, endorfiny. Endorfiny. Znowu się teraz, prawda, mówi rola endorfin. Mówiliśmy o tym już dawno, dawno temu, a teraz leki powstały już takie, które powstały. One już były dawno, tylko są w niskich dawkach podawane w tej chwili, które w leczeniu otyłości mają dobre efekty, bo zauważono, że stymulacja wytworzenia endorfin to jest hamowanie tej otyłości związanej z podjadaniem, zwłaszcza słodyczy. Proszę Państwa, wraz z dietą oczywiście wysiłek fizyczny wspomaga odchudzanie, zmniejsza ryzyko pojawiania się powikłań cukrzycowych, zwłaszcza chorób układu krążenia, no i wydłuża życie diabetykom. To wszystko są wnioski, które mają udowodnienie naukowe. No, szczegóły, poszczegóły zachęcam do tej książki. Jest jeszcze druga książka Dzieło leśnictwa ojca Grzegorza, w którym piszemy o szczegółach naszej terapii ziołowej w różnych jednostkach chorobowych, ale to już inna kwestia. Kolejna, i tutaj proszę Państwa, podsumowując, te dwa preparaty, które my używamy w przypadku cukrzycy, co do, w celu redukcji przede wszystkim poziomu glukozy w surowiecie krwi, to ta mieszanka ziołowa z białej liścia białej morwy, owocni fasoli zwyczajnej, ziela pokrzywy zwyczajnej, znamion kukurydzy, korost tamanowca oraz kapsułki, czyli berberys, morwa, fasola i rutwica. I to można ze sobą łączyć, te produkty. Celem jest, proszę Państwa, uzyskanie prawidłowego poziomu glukozy w surowicy krwi. Oczywiście poziom glukozy w surowicy krwi
może być nieco inny u osób z cukrzycą, bo to już nie musimy, że tak powiem w cudzysłowie, żyłować na takie niskie bardzo poziomy. Tu jest pewna tolerancja, dlatego że w leczeniu cukrzycy największym problemem, najniebezpieczniejszym problemem jest nie hiperglikemia, czyli wysoki poziom, ale spadki cukru. Często ludzie, którzy na przykład stosują leki przeciwcukrzycowe albo insulinę, zapominają zjeść i wpadają w hipoglikemię. I ona jest bardzo niebezpieczna, bo każdy taki incydent hipoglikemiczny z utratą przytomności powoduje uszkodzenie mózgu. I to o tym trzeba pamiętać. Także cukier ma być prawidłowy, ale tuż jak już lekarz was prowadzi, to on wam powie, czy to w przypadku cukrzycy jest to wyższa wartość. To nie musi być poniżej 100, może być troszkę wyżej. Ale to już odsyłam do lekarza, zawsze do niego odsyłam. Zawsze do niego odsyłam, proszę Państwa, bo już powiedziałem, lekarz to jest człowiek, trzeba pomóc. Nie znam lekarza, który chciałby zaszkodzić. Więc ja nie znam, może są tacy, ale ja ich takich nie znam. Zatem raczej będzie chciał wam pomóc i pytajcie się. Oni wam powiedzą. Jak chcecie, możecie też skorzystać z porad farmaceuty. Oni też są bardzo dobrze przeszkoleni. Są sklepy zielarsko-medyczne, gdzie też są bardzo dobrze przeszkolone osoby. Także to nie jest tak, że jesteście sami. Możecie naprawdę zasięgnąć informacji. No to, co ja mówię, to jest taka informacja ogólna. Natomiast porada medyczna to jest zupełnie coś innego. Ale wróćmy do powikłań. Proszę Państwa, i teraz tak. To było do redukcji poziomu glikemii, a tutaj redukcja właśnie powikłań. I tutaj wszystkim tak, retinopatia cukrzycowa, czyli to, co się dzieje wokół, siatkówka oka, jakie surowce, owoc borówki czarnej, dziwiożębu japońskiego, owoc kasztanowca, troksurutyna, witamina C, witamina E, uszkodzenie plamki żółtej cukrzycowej. To już Państwu też mówiłem, odsyłam tych do tematu, do webinaru o oku. Plamka żółta, uszkodzenie plamki żółtej, co możemy dać? Luteina, zaaksantyna, beta-karoten, zink, selen oraz witaminy antyoksydacyjne. Makroangiopatia cukrzycowa, czyli to, co prowadzi do uszkodzenia, proszę Państwa, przede wszystkim w układzie naczyniowym, w sercu. I co tutaj mamy do dyspozycji? Miłożąb japoński, ziele karczocha, kwiatostan głogu, antyoksydanty, np. owoc aronii, żurawiny, borówki czarnej, zielona herbata, likopen, pyknogenol, jak najbardziej. Możemy zastosować także na cukrzycowe stłuszczenie wątroby liść karczocha, silimarynę, bo cukrzyca, zwłaszcza łącznie z otyłością, może powodować stłuszczenie wątroby. Kolejna sprawa, neuropatia obwodowa. I tutaj liść miłożębu japońskiego, witaminy z grupy B. My używamy taki preparat, który mamy w Centrum Zielarstwa, który mamy zarówno witaminy z grupy B, jak i kwas alfa-liponowy, on szczególnie, myoinozytol, to są takie substancje naprawdę bardzo, bardzo korzystne w cukrzycy, zwłaszcza kwas alfa-liponowy. Więc tutaj warto w neuropatii cukrzycowej. Czasami, proszę Państwa, tutaj moja taka drobna uwaga gabinetowa, nazwijmy to, gabinetowa. Czasami możemy się pomylić. Informacja z wczoraj, proszę Państwa. Był u mnie pacjent, który leczył się u mnie w 2019 roku. I leczyłem go akurat na zespół bólowy kręgosłupa. Tam miał takie zaburzenia. I on przyszedł do mnie wczoraj ze swoją córką, tam gdzieś z daleka przyjechał pod Kielc. I mówi mi, że ma zdrętwienie, nie czuje stóp obustronnie. Okazało się, że pacjent ma cukrzycę od 30 lat, to ja mówię, no to neuropatia cukrzycowa, tutaj będziemy, musimy, już zacząłem się, już miałem, już nawet zacząłem w komputerze pisać, jakie leczenie mu zastosuję, naturalne. I ten pacjent, proszę Państwa, już bym, tak spojrzałem wyżej w tą moją kartotekę, bo ja piszę, co pacjentom daję, staram się dokładnie ich opisywać i patrzę, że pacjent ten, który miał lat temu 4 tego typu objawy w stopach. Mówię, ale pan już takie objawy miał w tym roku 19, jak pan leczyłem na to uszkodzenie, na tę wypuklinę dyskową, bo on się leczył na uszkodzenie dysku z uciskiem na nerwy. I proszę pana,
I pan dostał takie leki, tam ja mu włączyłem pewne takie naturalne produkty, które stosuję. W przypadku uszkodzenia dyskowego z dużym powodzeniem zrobiłem mu zabieg manualny. I mówi, jak pan się czuł przez ten czas? Ja mówię, no nie, ja poczułem się dobrze, tak wie pan, od pół roku zaczynam znowu mieć te problemy. No i mi się, prawda, otwarła klapka. Zaraz, chwilę, może to po prostu nie jest neuropatia cukrzycowa. Znaczy 30 lat na cukrzycę. Źle ustawioną. Nie pilnuje diety. Więc zacząłem zawsze, czasami dobrą postępowaniem diagnostycznym jest, że tak powiem, rozpoznanie walką. Używając militarnego języka. I wykonałem zabieg manualny i pacjent mówi, o, czuję ciepło w nogach. Czuję, że ta temperatura tam wraca. Właściwa. Zawsze od pół roku czuję zimno w stopach. Po czym mówi, dobra, jak właśnie przejdzie. Mówi, no, lepiej mi się chodzi. Czuję bardziej, mam poczucie, proszę Państwa, wyglądało ewidentnie na neuropatię cukrzycową. Okazało się, że nie, że to jest znak kręgosłup. Dlatego trzeba pacjenta rozmawiać z nim, to jest najważniejsza informacja, zbadać go i dopiero potem wyciągać wnioski. I ja bym się pomylił. Gdybym przez terapię z nim rozmawiał, bym nie miał żadnych wątpliwości, że to jest neuropatia cukrzycowa. A to jednak był kręgosłup. Więc to warto na to zwrócić uwagę. Być może wiele takich neuropatii cukrzycowych jest leczonych nieskutecznie, dlatego, że pacjenci mają wcale nie neuropatię cukrzycową, a uszkodzenie kręgosłupa. To mówię pacjentom, którzy może gdzieś w Polsce cierpią na to, a tu trzeba zrobić pewne proste zabiegi i może się okazać, że jest efekt. Wczoraj. Informacja jest wczoraj, pacjent wczoraj był. Piętro niżej. Proszę Państwa, ale wróćmy do tematu. Zwiększona skłonność do infekcji dróg moczowych, atonia cukrzycowa, pęcherza, to jest też częsta sprawa. Jak mocz w pęcherzu zalega, no to tam się niestety mnożą bakterie. I zwiększona skłonność do infekcji dróg moczowych oczywiście jest przy cukrzycy. Już od dawna o tym wiadomo, zwłaszcza o takiej źle leczonej, kiedy w moczu już jest dużo glukozy, tam wtedy bakterie się mnożą idealnie. To jest środowisko idealne dla bakterii. Ciepło, ciemno, cicho i jeszcze dużo jedzonka. No więc będzie lepsze, to może być. Proszę Państwa, kolejna sprawa, ostatnia stopa cukrzycowa. I tutaj miłożąb japoński, owoc kasztanowca, bioflawonoidy, proszę bardzo. Tutaj Państwu zwracam uwagę na to, czy poprawa ukrwienia jedno działanie jest na stopę cukrzycową, ale drugie działanie to jest działanie polegające na pozbycie się w tej stopie cukrzycowej infekcji. Bo bardzo często w przypadku stopy cukrzycowej, w przypadku obrodzenia podudzi, brak poprawy u tych pacjentów wynika z tego, że mają toczącą się tam nieustannie infekcję. No i co tu z tym zrobić? No nie? No można walić antybiotyki w to wszystko, albo pacjenta, ale to nie pomoże na dłuższą metę. Na chwilę, potem znowu wróci. Ale jak zastymulujemy odporność, jak podamy jeżówkę purpurową, propolis, aloes, to sytuacja zupełnie się zmieni. Odsyłam Państwa do mojego zimowego wystąpienia, tam o tej odporności mówiłem. Tak więc tu macie Państwo powikłania cukrzycowe i na każde można coś znaleźć naturalnego. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy będę w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, dlatego że jesteśmy pozbawieni prądu i tak troszkę działamy w sposób taki mało konkretny tutaj, boję się, że coś tak. Ale tutaj jeszcze zachęcam Państwa do tych dwóch książek. Nie są drogie, a naprawdę warto takie książki posiadać. Autoreklama, moja autoreklama. Jedna to profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Napisałem ją z panią profesor Iwoną Wawer. A druga, zioł lecznictwa Jacka Grzegorza. Do zakupu obu zachęcam. A teraz zobaczmy na pytania. Gdzie my te pytania mamy teraz? Jak ja mam tutaj się znaleźć co do tych pytań? Bo nie bardzo, a tu jest chyba. Tutaj czy nie tutaj? Tak, są pytania. No nie tutaj. Gdzie ja mam te pytania? Dobra, edytuj komentarze. Nie, też tu nie mam tych pytań. Chyba pytania jakieś napłynęły, ale nie mogę sobie... Mam zupełnie inaczej to poukładane. Momencik, może na komórce mi się uda tutaj coś znaleźć, bo to czasami tutaj, ale też chyba nie widzę. Albo, jeżeli poproszę o, zaraz tutaj, żeby mi się coś tu pojawiło, bo
Bo nie mam tutaj tych pytań. Sekundaczka jeszcze, proszę cierpliwości. Może mi się uda tutaj gdzieś znaleźć te pytania, bo na razie to nie widzę tych pytań. Tutaj by trzeba było to otworzyć, ale nie da się tego otworzyć. Jedna chwila jeszcze. No mam te komentarze tutaj, edytuj, ale tutaj nie mam tych komentarzy. Proszę Państwa, muszę się spytać, gdzie tutaj poszukać tych pytań, bo nie wiem, gdzie je poszukać. Tutaj nie ma możliwości z komórki, ja miałem mieć możliwość z komórki odpowiedzieć na pytania, ale niestety nie mam tej możliwości. Daj komentarz, nie mam. Proszę moment poczekać. Ten mój telefon się nie... No dobra, zobaczymy, co my tu mamy za pytania. Muszę ściągnąć, bo ślepy jestem, więc tak. Mój 10-letni syn ma cukrzycę typu pierwszego od 2 lat. Aha, no właśnie, znakomite pytanie. Proszę Panią, pytanie, co z tym zrobić, no nie? Jak się tutaj do tego odnieść? Czy jest szansa, pewnie Pani się pyta. Proszę Państwa, jest tak. To jest oczywiście hipoteza, to teraz powiem, ale proszę Państwa, może być to prawda. Nie ma jeszcze tych badań zrobionych, ale może być szansa dla takiej osoby, która ma ty pierwszej cukrzycy. Mianowicie jest szansa na to, żeby być może tą cukrzycę zatrzymać. Jak Państwu powiedziałem, cukrzyca jest chorobą autoimmunologiczną, a co za tym idzie, może być leczona lekami, które hamują proces autoimmunologiczny. Niemniej jednak te leki mają swoje działania niepożądane, bardzo silne i się tego nie wykonuje. Być może takim sposobem będzie stosowanie korzenia piwoni białej. My mamy taki preparat, gdzie używamy tam korzenia piwoni białej oraz inne składniki, które stosujemy taki preparat w tej praktyce i w chorobach autoimmunologicznych się to potwierdza. Nie mamy jednak potwierdzenia jeszcze w cukrzycy typu pierwszego, on będzie skuteczny. Jeżeli Pani syn ma zbadany peptyd C, to jest taki peptyd określający, jaka jest ilość wydzielanej insuliny i on ten peptyd C ma swoją wartość jeszcze jakąś, no to jest szansa, być może jest szansa mu pomóc. Jeżeli natomiast, to musimy się jakby już porozumieć telefonicznie chociażby, ale jeżeli poziom peptydu C jest już powiedzmy no, znikomy, czyli organizm nie wytwarza insuliny, no to ja nie widzę na to szansę. Natomiast widzę szansę na redukcję powikłań cukrzycowych, które mogą być tutaj na pewno zredukowane przez stosowanie naturalnych produktów. Zaraz zobaczymy, co tu dalej jeszcze. Jeżówka jest bardzo wyziębiająca, więc można ją przyjmować krótko, chyba że ktoś bardzo gorący. Tak, tu Pani Ewa się wypowiedziała. Tak, ma Pani rację, nie jest tylko powodu tego, że jest wyziębiająca, więc trzeba krótko przyjmować, ale też z powodu tego, że się w ogóle krótko przyjmuje. Jeżówkę przyjmuje się 7 dni, potem się robi 3 tygodnie przerwy, 7 dni, 3 tygodnie przerwy, 7 dni. W ten sposób. Bo taka, wtedy ona lepiej, najlepiej działa na proszę Państwa, tą całą odporność. Co na paciorkowca, Panie Doktorze? No na paciorkowca najlepiej działa propolis.
ale też są inne produkty naturalne, które możemy zastosować. I pamiętajcie Państwo, każda infekcja bakteryjna, jeżeli jest przewlekła i toczy się, no to trzeba stymulować odporność. Odsyłam do mojego webinaru z poprzednich tygodni. Jakieś zioła na zimne stopy. No to jest trudno powiedzieć, dlatego że te zimne stopy mogą być z różnego powodu. Jak widzicie Państwo, ten pacjent, którego opisywałem Państwu przed chwilą, to jest pacjent, który miał zimne stopy z powodu zaburzeń kręgosłupowych, a nie z powodu neuropatii cukrzycowej. No tak się też zdarza, no tak się też zdarza. Tak więc to jest za mało, bo może być bardzo różne, mogą być preferencje ukrwienia, tylko na przykład miłożąb japoński, czy z kasztanowcem, czy z żeńszeniem, ale to jest bardzo ogólne. Jakie leki powodują cukrzycę? Przede wszystkim glikokortykosteroidy. Glikokortykosteroidy, czyli hormony koronadnerczy, one powodują podwyższony poziom glukozy w sterowicy krwi i to jest najczęstsza przyczyna właśnie tych po lekowych cukrzyc. Dobrze, i to jest chyba wszystko z pytań, które od Państwa otrzymałem. Przepraszam Państwa za to, że to dzisiaj tak nie szło sprawnie, no ale to już siła wyższa, polegająca na tym, że po prostu, że nam prąd się skończył. Tutaj cały czas były takie incydenty różnych dźwięków, które się pojawiały. Ekran się włączał, wyłączał za mną, którego zwykle mówię, ale jakoś się udało. Drodzy Państwo, jeżeli macie Państwo pytania, to proszę, możecie Państwo pisać do nas i też myślę, że następny webinar to będzie webinar, który będzie trochę nawiązywał do tego, ale będzie poświęcony insulinooporności i jak podejść do tego tematu, bo jest trochę przekłamań w przestrzeni medialnej na ten temat, a chciałbym, żebyście Państwo byli dobrze zorientowani. Życzę, nie wiem, gdzie Państwa spotkałem, może na wakacjach, może w Polsce, może poza nią. Życzę miłego wypoczynku, słoneczka na zewnątrz i słoneczka w serduszku. Uprzejmie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.